I trzecia rzecz, którą chcę się jeszcze szybko podzielić, to też a propos czasu, w którym obecnie jesteśmy, czyli mówimy dużo na temat lęku. Ja bym się też z Wami chciała podzielić takim moim świadectwem, bo ja chcę przez, nią, przez to świadectwo coś wam pokazać pewną duchową zasadę. Jakieś 15 lat temu, w ciągu jednego roku, wyrosły mi wszystkie cztery ósemki i te na górze wyrosły mi krzywo i dostałam wtedy takie zalecenie, żeby pójść do Instytutu Stomatologii, jeszcze wtedy mieszkałam w Lublinie i żeby te ósemki te z góry wyrwać. Tak? I zgłosiłam się do tego instytutu, poszłam na wyrwanie pierwszej z nich. Ja wtedy już byłam narodzona na nowo, ale byłam mocno wylęknionym człowiekiem w religijnym miejscu. No i co, z czym się zdarzyłam? Zobaczyłam kolejkę ludzi obolałych, opuchniętych, dobiegające różne dziwne dźwięki tam z tego pokoju chirurgii szczękowej, narastał we mnie lęk. Coraz bardziej potęgował się lęk. Kiedy ja tam weszłam do środka, żeby wyrwać tą ósemkę, ja już byłam po prostu, słuchajcie, spanikowana. I stało się tak, że znieczulenie, które miało działać, bardzo długi okres czasu nie działało. Ta kobita mi kilka razy nakuwała to dziąsła tam, to podniebienie, bo nie chciało działać. Później, jak zaczęła mi wyrywać zęba, szarpała się, słuchajcie, z tym zębem i nie mogła go wyrywać. I przyszła druga kobieta i we dwie szarpały, że po prostu skakałam na tym fotelu. Panika, tragedia. Później krwawiło mi tak, że nie można było tego zatomować. A na koniec zresztą kobietę ze stresu ugryzałam w palec. Generalnie tragedia od początku do końca to była jedna wielka tragedia. Kiedy wyszłam stamtąd, byłam opuchnięta, słuchajcie, przez dwa dni nie mogłam generalnie mówić, nie mogłam jeść, piłam tylko przez rurkę, w ogóle byłam w tragicznym stanie i wtedy sobie powiedziałam, nigdy więcej nie pójdę i nie wyrwę drugiej ósemki. Ja miałam taką traumę i miałam, byłam tak zniechęcona tym tematem, że powiedziałam nigdy w życiu. Mimo że wiedziałam, że druga ósemka też jest do wyrwania ze względu na to, że urosła mi krzywo. Nie? Powiedziałam nigdy więcej. I słuchajcie, co jakiś czas będąc tu stomatologa, przypominano mi o tym masz do ósemkę do wyrwania. I zawsze mówiłam, wiecie, jak w lęku, powiedziałam, że nigdy więcej, więc mówię, nie, 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 nic się nie dzieje, dopóki się nic z nimi nie dzieje, nic mnie tam nie boli i tak dalej, nie przeszkadza mi, to ja sobie tą ósemkę zostawię na kiedyś, na przyszłość, nie dziś, nie teraz, kiedyś na pewno się tym zajmę, w domyśle nigdy, ale wiecie, no chciałam być miła, więc zawsze mówiłam, że kiedyś tam do tego tematu wrócę. I ostatnio, słuchajcie, byłam kilka miesięcy temu na takim zwykłym przeglądzie, i moja babeczka, mój stomatolog mówi, wiesz co, masz ósemkę do wyrywania. Ja mówię, wiem. Nie? I teraz jest ten moment decyzji, co ja zrobię w związku z tym, tak? Przypomina mi się cała ta sytuacja sprzed kilkunastu lat, wiecie, wszystko w ogóle, co się wtedy zadziało, nie? Ale ja już wiem, że to w ogóle jest ten czas, jest ten moment, żeby rozprawić się z każdym możliwym lękiem, który jest w moim życiu, a to jest jeden z nich. Mówię, nie, wyjdę naprzeciw i skonfrontuję się z tym w ogóle, nie? Pierwsza myśl jest taka przejdziemy do tego tematu, Pójdziemy, jakby wrócimy do tego tematu kiedyś. Nie będę się zajmować dzisiaj. Ale ta mi mówi, słuchaj, a wiesz co, ale to jest chwila, moment, bo ja mam uprawnienia, ja mogę ci to zrobić od ręki. Mówi, ile to zajmie? Pięć minut. Chwila zastanowienia. Ona mówi, szybka piłka, co robimy? Mówię, wjeżdżamy. Szybko wziąłem autorytet nad myślami, żeby tylko i wyłącznie moje myśli nie wskoczyły w takim miejsce, bieg myśli lękowych. Nie mówię, nie, stare przeminęło, rozpoczynamy nowy bieg, w ogóle bieg w odwadze. Słuchajcie, ona mi wyrywała w przeciągu pięciu minut tego zęba. Zrobiła zastrzyk, natychmiast zadziałał. W pięć minut po prostu mi wyrwała. To było na takiej zasadzie. Wzięła szczypce, jakby przesunęła po prostu z miejsca w bok. To było wyrywanie zęba. W ogóle mi nie bolało, nic nie poczułam. W przeciągu pół godziny zasklepiło mi się to, to, to dziąsło. Nie napuchłam, nic mi nie bolało. Nie brałam żadnych leków przeciwbólowych. Po dwóch godzinach jadłam normalnie obiad. Na drugi dzień już nie pamiętałam prawie o tym, że w ogóle miałam jakikolwiek zabieg. Co wam chcę przez to pokazać Patrzcie, ta sama sytuacja, ale zadziała się zupełnie inna rzecz ze względu na środowisko. W pierwszym środowisku to było środowisko lękowe, potęgował lęk. I co się działo? Generalnie wszystko szło nie tak. Wiecie dlaczego? Bo lęk powoduje, że ci się zwala piekło na głowę. Że jesteś człowiekiem otwartym na lęki, jesteś człowiekiem lękowym, to Będziesz mieć różnego rodzaju sytuacje. Będziecie szłek po grudzie, zobacz sobie to. Oboźdz sobie na przykładzie moim tego zwykłego zęba, tak, wyrwanie ósemki. A zobacz, co się zadzia zadziało w przypadku, kiedy ja zadziałam w odwadze. Zupełnie inna historia, słuchajcie, zupełnie inne zakończenie tej historii. To, co bym chciała, żebyście zapamiętali jedną rzecz, że w lęku spotykasz się z diabłem. A w miejscu odwagi spotykasz się z Bogiem. I w związku z tym jest inne zakończenie, inny jest przebieg wydarzeń i inne jest zakończenie. W przypadku odwagi zawsze będziesz mieć sukces. Natomiast w przypadku lęku nigdy nie zauważyłam, żeby człowiek lękowy odnosił sukces i zwycięstwo. Zawsze po drodze miał jakąś większą lub mniejszą porażkę. Więc jakby z tym was te zostawić, żebyście to sobie obejrzeli. Lęk kontra odwaga i to, jak wygląda sytuacja w jednym i w drugim przypadku. I to jest wszystko. Dzięki.